wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30, ale 15.30 czasu polskiego rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami. To jest jedyna taka audycja, w której wędrujemy po różnych częściach świata. Będziemy między innymi w Stanach Zjednoczonych, będziemy także na Bliskim Wschodzie, odwiedzimy Europę, tutaj Kijów, a także opowiemy o tym, co ważnego w polskiej polityce czy w Irlandii na Wyspach. To wszystko przed nami dzisiaj w audycji Ponad Oceanami. Usłyszymy także głos współgospodarza tej audycji, Sławomira Budzika, a my, drodzy Państwo, już teraz błyskawicznie przenosimy się na Florydę, bo tam czeka już Ewa Jeneralczuk. Ponad oceanami. Oceanami. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej Florydy. Zacznę może od najbardziej kontrowersyjnej sprawy, dzięki której jest dość głośno w całych Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie na świecie, a mianowicie o 15-tygodniowym zakazie aborcji w stanie Floryda, który to Sąd Najwyższy Florydy podtrzymał, zezwalając jednocześnie na pojawienie się w listopadowym głosowaniu proponowanej poprawki, która zapisałaby ochronę aborcji w konstytucji stanu. Decyzja sądu w sprawie zakazu aborcji po 15 tygodniu ciąży oznacza również, że zacznie obowiązywać 6-tygodniowy zakaz aborcji według ustawy, którą gubernator Ron DeSantis podpisał w zeszłym roku. Wyjątkiem będą przypadki gwałtu, kazirodztwa oraz stan zagrażający życiu kobiety. W rezultacie 6-tygodniowy zakaz zacznie obowiązywać od maja, jednak orzeczenie składu sędziowskiego o dopuszczeniu poprawki do konstytucji do głosowania tej jesieni oznacza, że tak naprawdę wyborcy wciąż będą mogli cofnąć te ograniczenia i mają na to 7 miesięcy. Ja tylko przypomnę, że w co najmniej 11 stanach podjęto wysiłki, aby przekazać decyzję o prawie do aborcji bezpośrednio w ręce wyborców. W poniedziałek Sąd Najwyższy Florydy zatwierdził także głosowanie w sprawie legalizacji marihuany rekreacyjnej, które odbędzie się 5 listopada. Tymczasem w Orlando w zeszłym tygodniu Ron DeSantis podpisał ustawę mającą pomóc chronić właścicieli domów przed tak zwanym squattingiem. Przejmowanie domów przez lokatorów stało się problemem w całym kraju. Gubernator chce położyć kres temu oszustwu naruszającemu prawa własności prywatnej. Ustawa, która umożliwi właścicielowi domu szybkie i legalne usunięcie lokatora z nieruchomości i zwiększy karę za squatting, zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 roku i tworzy dla właścicieli nieruchomości nowy sposób usuwania lokatorów z ich domów. Właściciele mieszkań będą mogli złożyć skargę i poprosić funkcjonariusza biura szeryfa o usunięcie nieuprawnionej osoby ze swojej nieruchomości mieszkalnej. Ron DeSantis twierdzi, że dzięki nowym przepisom obecnie obowiązujący długotrwały proces usuwania niechcianych lokatorów zostanie skrócony. Stosowana dotychczas procedura jest także bardzo kosztowna i tak od 1 lipca, gdy urzędnicy zweryfikują własność i uznają osobę składającą skargę za kwalifikującą się, szeryf za niewielką odpłatą będzie musiał usunąć lokatora. I na koniec małe ostrzeżenie dla wszystkich odwiedzających Florydę. Według Florida Fish and Wildlife Commission zaloty aligatorów w całym stanie Floryda już się rozpoczęły, dlatego bardzo ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność i pamiętać o możliwej obecności aligatorów w wodzie słodkiej lub słonawej lub w jej pobliżu. Zwracać szczególną uwagę na otoczenie podczas pracy lub rekreacji w pobliżu wody, ściśle też nadzorować dzieci, które bawią się w wodzie lub w jej pobliżu. Nigdy też nie pływać poza wyznaczonymi miejscami do pływania i pływać tylko w ciągu dnia. Aligatory są najbardziej aktywne między zmierzchem a świtem. Występują we wszystkich 67 hrabstwach na Florydzie i według komisji prawdopodobieństwo, że mieszkaniec Florydy zostanie poważnie ranny podczas niesprowokowanego incydentu z aligatorem wynosi więcej 1 na 3,1 miliona, a dane pokazują, że w 2022 roku 13 osób zostało ugryzionych przez aligatory na Florydzie. Dwie z nich niestety zmarły. Ostrzeżenie należy wziąć jednak jak najbardziej poważnie i lepiej po prostu dla naszego dobra aligatorowi zejść z drogi, szczególnie w okresie wiosennych zalotów. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
I jak zawsze bardzo ciekawa korespondencja prosto z Florydy, a my teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już do Kijowa. Tam czeka Dmytro Antoniuk. Ponad oceanami. W lutym 2024 roku grupa rating Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego zrobiła sondaż, zadając kilka ważnych pytań. Jedne z nich brzmiało o tym, jak widzą Ukraińcy, co będzie z Ukrainą po zwycięstwie, po zakończeniu tej wojny. Cóż, 45% Ukraińców uważa, że Ukraina powróci swoje tereny, które miała stanem na 1991 rok. 7% respondentów uważają, że Ukraina zwróci sobie Donbas, ale nie Krym. Zarównie 7% uważają jednak inaczej, że Krym będzie ukraiński, ale nie Donbas. I natomiast 16% Ukraińców powiedzieli, że Ukraina jednak będzie w stanie otrzymać z powrotem swoje tereny, które miała stanem na 24 lutego 2022 roku. A kolejnych 16% uważają, że Ukraina utraci nowe swoje tereny. I tylko 1% tych, którzy odpowiadali na to pytanie, uważają, że Ukraina będzie całkiem okupowana przez Rosję. Następne ważne pytanie w tym sondażu było odnośnie tego, czy wspierają Ukraińcy działalność prezydenta Wołodymyra Zelenskiego. W porównaniu z sondażem z września 2023 roku ilość tych, którzy wspierają, drastycznie spadła. Z 42% do 22%, które wspierają działalność prezydenta Ukrainy. 22% Ukraińców całkiem wspierają działalność Wołodymyra Zelenskiego, a 15% w ogóle nie są niezadowoleni tym, co on robi. I jednak znacząca ilość Ukraińców, mianowicie 41%, uważa, że raczej oni wspierają działalność prezydenta, a nie nie. I jeszcze bardzo ważna też kolejne pytanie, na które odpowiadali respondenty, jest o tym, czy wspierają Ukraińcy wstąpienie do Unii Europejskiej i NATO. I tutaj zaskakująca też informacja w porównaniu z poprzednim sondażem. Wstęp do Unii Europejskiej wspierają na 8% mniej, jak w poprzednim sondażu 2023 roku, czyli 77%, a co do wstępu do NATO, to mniej na 5%. I tutaj też socjologowie uważają, że na to wpłynęła mianowicie też blokada granicy polsko-ukraińskiej. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk, Kijów. Bardzo serdecznie dziękuję. To korespondencja, drodzy Państwo, prosto z Kijowa. Ja tylko przypomnę, że to jest audycja Ponad Oceanami. My łączymy się dzisiaj z wieloma miejscami, tak naprawdę rozsianymi po całym świecie. Będziemy i na Bliskim Wschodzie. Przed momentem byliśmy na Florydzie. Odwiedzimy także Nowy Jork, Chicago, teraz Kijów. A prosto z Kijowa my błyskawicznie przenosimy się już do Chicago. A tam czeka współgospodarz audycji Ponad Oceanami, Sławomir Bucik. Ponad Oceanami. Jaśmino, witam cię gorąco i serdecznie. A propos tego sondażu, o którym powiedział Antoni, no to ciekawy jestem, jak taki sondaż wyglądałby przeprowadzony tutaj w Chicago. Wśród Ukraińców jest ich mnóstwo, coraz więcej widzimy, słyszymy i coraz więcej rzeczywiście Ukraińców zadomowiło się w naszym mieście Chicago. Ciekawe, czy podobnie myślą jak ich rodacy w kraju. Ale my zaczynamy od Donalda Trumpa.
Jumbo dobrej i złej informacji. Otóż dobra informacja jest taka, że niewykluczone, że jedno z bardzo prestiżowych lotnisk w Stanach Zjednoczonych, lotnisko w Waszyngtonie, będzie nazwane lotniskiem Donalda Trumpa. To znaczy tak, walka polityczna trwa, demokraci chcą zobaczyć Donalda Trumpa w więzieniu federalnym, a republikanie robią wszystko, aby w glorii Donalda Trumpa na przykład postawić chociażby na tym lotnisku. Grupa republikanów w Izbie Reprezentantów wprowadziła ustawodawstwo dotyczące nazwy tego lotniska w Virginii, które dostałoby imię na cześć byłego prezydenta Donalda Trumpa. Jakie są szanse na razie nie wiadomo, ale rzeczywiście demokraci są wściekli. Natomiast Donald Trump ma problemy w sądzie, jeżeli idzie o sprawę cywilną. Proces, który miał być cały czas przełożony i przekładany na kolejne miesiące, niestety nie udało się prawnikom Donalda Trumpa przełożyć procesu, jeżeli idzie o aktorkę porno. Chodzi o pieniądze, które prawnicy mieli dawać aktorce, $130,000 za to, aby nie informowała o tym, że miało dojść do spotkania seksualnego z byłym prezydentem. No i ta sprawa miała być przeciągana, nie udało się. Donald Trump musi pojawić się w sądzie w Nowym Jorku 15 kwietnia. Taka jest decyzja sędziego i o tym piszemy między innymi na naszym portalu informacyjnym deon24.com. Nie wiem, czy tak szybko, jak mówię, będzie wyglądało zaćmienie słońca, ale coś mniej więcej na rzeczy, dlatego że w poniedziałek Ameryka dosłownie się zatrzyma. 3, 4, 5 minut od Teksasu w górę przez nasz stan Illinois, gdzie jest Chicago, Indiana, Michigan, aż w stronę Kanady będziemy mieć 100% zaćmienie. Szaleństwo? No oczywiście. Od sklepów w Ameryce już wszystko jest dostępne. Napoje, jedzenie, gadżety. Wszystko w związku z pełnym zaćmieniem słońca. Światło zgaśnie na kilka minut. No i oczywiście także o tym będziemy informować słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Jedna z wielkich firm, która produkuje okulary, na przykład za darmo, rozdaje okulary, a inni produkują chociażby także i specjalne pączki na tą okazję. I o tym zaćmieniu, jak to szaleństwo wyglądało, pewnie opowiem już za tydzień specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Sławomir Budzik. Bardzo serdecznie dziękuję. Tylko przypomnę, że Sławomir Bucik jest współgospodarzem audycji Ponad Oceanami i przypomnę także, że my możemy łączyć się z naszymi korespondentami na całym świecie także dzięki Państwa wsparciu. Jeszcze raz zaapeluję patronite.pl/radiownet. Dzięki Wam możemy opowiadać o tym, co dzieje się na świecie, zarówno w tym wymiarze politycznym, ale też, jak widzimy, dużo ciekawostek ze świata kultury, rozrywki, czy też po prostu z takiego życia codziennego. I tu jak w pigułce, w te pół godziny, w każdy czwartek o godzinie 15.30 czasu polskiego, audycja Ponad Oceanami. To był, drodzy Państwo, Sławomir Budzik prosto z Chicago, a teraz już czas na Aleksa Sławińskiego, czyli współgospodarza studia Londyn, który czeka, no właśnie, który czeka w Londynie. Ponad Oceanami. Bardzo dziękuję za fantastyczną zapowiedź. Sławek wspomniał o wydarzeniach kosmicznych, zaćmieniach słońca, a ja być może moją relację zacznę od tego, że już wkrótce, za kilka dni spodziewamy się tutaj wielkiego ataku sztormu Caitlin. Czyli sztorm, który przede wszystkim ma uderzyć w Irlandię, ale również i w zachodnie wybrzeża Wielkiej Brytanii. Też będziemy o tym rozmawiali już w niedzielę, jaki był efekt tego sztormu. Tymczasem okazuje się, że w Wielkiej Brytanii mamy ogromny sztorm, jeżeli chodzi o rząd brytyjski, ponieważ Downing Street zaliczyło bardzo mocne przeszuflowanie ministrów. Kilku odeszło, kilku nowych powołano na ich miejsce. Okazuje się, że między innymi Sir David Cameron, nasz były premier, który jest teraz ministrem obrony, jest osobą, która stwierdziła, że potrzebujemy wspierania Ukrainy, zrobić krok do przodu, ale nasze buty
w tym kroku tam nie powstaną. To jest dosyć ważna odpowiedź na niedawne słowa prezydenta Francji, który chciałby wysłać wojska NATO na Ukrainę. Okazuje się, że rząd brytyjski twardo trzyma się tego tematu, że my nie będziemy wysyłać naszych wojsk do Ukrainy, żeby nie robić dużych problemów sobie z Rosją. Jednakże okazuje się, że również i rząd brytyjski mówi o tym, że musimy wstrzymać sprzedaż broni do Izraela. Wielka Brytania jest jednym z największych eksporterów broni na świecie i również sprzedaje broń do Izraela. Po tym, co wydarzyło się niedawno, przypomnijmy, po dużym ataku, w którym zginęli nie tylko brytyjscy, ale i polski wolontariusz, Wielka Brytania bardzo mocno zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądała nadal forma wspierania militarnego Izraela. No i oczywiście również zastanawiamy się, co zrobić z naszym rynkiem nieruchomości. Okazuje się, że zaledwie w styczniu nieruchomości w Wielkiej Brytanii staniały o 4,5%, w samym Londynie o 4,8%, co zapowiada nam ogromny kryzys nieruchomości. Jeżeli Wielka Brytania będzie miała wielki problem z cenami nieruchomości, okazuje się, że i w całej Europie możemy mieć z tym duży problem. Ale to nie jest jedyny problem, ponieważ okazuje się, że skoro w Polsce mówimy dużo o wizowej aferze, w której zaledwie tam kilkadziesiąt wiz zostało wydanych nieprawidłowo, tutaj w Wielkiej Brytanii mamy dokładnie ten sam problem. Okazuje się, że w Wielkiej Brytanii 250 wiz zostało wydanych, wyobraźcie sobie, na zupełnie nieistniejące domy opieki, do których miało dotrzeć kilkaset osób. W ogóle problem jest trochę większy, ponieważ okazuje się, że prawie 1,5 tysiąca wiz zostało wydanych nielegalnie albo w jakiś taki trochę szemrany sposób. Sprawa jest bardzo rozwojowa, o tym dzisiaj właśnie pisze BBC. Mam nadzieję, że będziemy mówili o tym więcej już w najbliższą niedzielę. Bardzo dziękuję z Londynu. Pozdrawiam Was, Aleks Sławiński. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tylko przypomnę, że audycje zarówno Ponad Oceanami, jak i studia Londyn są do znalezienia i są do wysłuchania na portalu www.net.fm. A my, drodzy Państwo, pędzimy dalej prosto z Londynu. Przeniesiemy się teraz do ojca Pawła Kosińskiego. Ponad Oceanami. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Czterech działaczy pro-life zostało skazanych za naruszenie ustawy o swobodnym dostępie do klinik aborcyjnych, tak zwanej ustawy FACE. I teraz grozi im kara więzienia i tysiące dolarów grzywny. Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości opublikowanym w środę, działaczom pro-life grozi maksymalnie 6 miesięcy więzienia, 5 lat nadzorowanego zwolnienia i grzywny w wysokości do 10 tysięcy dolarów. Czterej aktywiści, 87-letnia Ewa Edel, Ewa Zastro, lat 24, James Zastro, lat 25 i Paul Place, lat 24, zostali skazani we wtorek w Sądzie Federalnym za naruszenie ustawy FACE, czyli o swobodnym dostępie do klinik aborcyjnych, za protest, jaki zorganizowali w klinice aborcyjnej w Tennessee w marcu 2021 roku. Edel jest znaną działaczką pro-life i ocalałą z komunistycznego obozu koncentracyjnego, z którego uciekła z kontrolowanej przez ZSRR Europy Wschodniej. W styczniu 6 osób zaangażowanych w ten sam protest zostało skazanych za naruszenie ustawy FACE. Najnowszy wyrok skazujący został wydany przez sędziego federalnego dla Middle District of Tennessee, zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości. W oświadczeniu stwierdzono, że sędzia ustalił, że dowody przedstawione na rozprawie dowiodły, że oskarżeni naruszyli ustawę FACE, stosując fizyczną przeszkodę w ciągu kilku godzin, aby przeszkodzić pracownikom kliniki i pacjentowi. Oskarżeni ustawili się bezpośrednio przed głównymi drzwiami kliniki na ponad 2 godziny, fizycznie blokując dostęp do kliniki, w wyniku czego żaden pacjent nie miał dostępu do tejże kliniki. Policja wielokrotnie prosiła oskarżonych o opuszczenie lub przeniesienie się,
ale po ponad dwóch godzinach oskarżeni zostali aresztowani. Tak czytamy w oświadczeniu. Niektórzy komentatorzy mówią o tym, że inni, którzy zakłócają na przykład katolickie rzeczy, tacy byli protestujący propalestyńscy, ekologiczni protestujący, którzy zakłócili mszę świętą Wigilii Paschalnej w katedrze świętego Patryka w Nowym Jorku w sobotę i naruszyli ustawę FACE, ale nie są za to ścigani. I dlatego też apele, aby tę ustawę po prostu zmodyfikować. To, co jest ważne, to to, że według tej ustawy zostali skazani tylko działacze pro-life. Natomiast ponad setka ataków na kościoły, na różnego rodzaju placówki prowadzone przez Kościół, które podlegają także tej ustawie i ochronie, nie została praktycznie procedowana przez wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński. Bardzo serdecznie dziękuję, to ojciec Paweł Kosiński, a teraz, drodzy Państwo, nowość, albo można powiedzieć, że rzadkość, bo rzadko kiedy w audycji Ponad Oceanami pojawia się Tomasz Wybranowski, ale to jest dobra wiadomość i dla nas, dla wszystkich korespondentów i dla Państwa, bo to na pewno sporo ciekawych i bardzo ważnych informacji. Ponad Oceanami. Tomasz Wybranowski, Dublin. Dzień dobry, panie i panowie. Jeden bohater, jeden człowiek, o którym powinniśmy mówić jak Polonia Wielka. Wspaniała i cudowna wiosenna, pan Damian Sobul z Przemyśla, ten bohater, który został zamordowany bestialsko w konwoju World Central Kitchen. Ale co o tym mówi Irlandia? Irlandia coraz głośniej wzywa do tego, aby w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zerwać wszelkie powiązania handlowe z Izraelem. I kiedy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres nazwał zablokowane ciężarówki z pomocą humanitarną po egipskiej stronie granicy z Gazą moralnym oburzeniem, liderka irlandzkich lejburzystów Iwana Bacik powiedziała, że teraz nadszedł czas, by Irlandia zerwała powiązania dyplomatyczne, handlowe z Izraelem. Ale Irlandia powiedziała A, Irlandia mówi też dalsze litery alfabetu, bowiem irlandzcy eurodeputowani z ramienia partii Fianna Fáil oskarżają Ursulę von der Leyen o milczenie w sprawie zarzutów o ludobójstwo stawianych Izraelowi przed Najwyższym Sądem ONZ. Barry Andrews, eurodeputowany, bo o nim mowa, wyzwał także inne państwa Unii Europejskiej, by przyłączyły się do Irlandii i przystąpiły do interwencji ramię w ramię z Republiką Południowej Afryki, wystąpić przeciwko Izraelowi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Mało tego, eurodeputowany Andrews z irlandzkim paszportem był współgospodarzem dyskusji prawnej w tej sprawie w Brukseli, a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa tymczasowe zarządzenia dla Izraela, przypomnę, aby zapobiec aktom ludobójczym w Gazie i zapewnić bez zakłóceń dostawy żywności, wody i środków medycznych do zniszczonej wojną enklawy, ale jak widzimy, nic się nie zmieniło. 1 kwietnia w gronie 7 zamordowanych przez izraelską armię był nasz rodak, pan Damian Sobul z Przemyśla. Natomiast zastępca szefa misji państwa Palestyna przy Unii Europejskiej, Adel Atieh, zapytał, czy programy handlowe Unii Europejskiej, w którym uczestniczy Izrael, wspomagały jego ofensywną militarną hegemonię i czy Unia Europejska jako grupa krajów ma obowiązek zapobiegania ludobójstwu i czy chce to uczynić. Cytat, Unia Europejska ma pewne wyłączne kompetencje do opracowywania wspólnej polityki, głównie w zakresie handlu, współpracy naukowej i mam tu na myśli głównie udział Izraela w niektórych programach naukowych, choćby w programie Galileo, powiedział. No i pytał też, zastanawiał się głośno, czy Izrael wykorzystuje sieć telekomunikacyjną do identyfikacji celów w Gazie i w jaki sposób Izrael może wykorzystywać technologię do zabijania cywilów. Ale kończąc, irlandzki eurodeputowany Andrews stwierdził, że Unia Europejska stosuje podwójne zasady, podwójne standardy, porównując jej reakcje na inne środki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wobec Ukrainy, a inne wobec Gazy. Myślę, że kwestia podwójnych standardów została naprawdę dobrze zilustrowana o sposobie, w jaki podchodzimy do sprawy Ukrainy i o wymaganiu przez Unię Europejską, by w kwestii Ukrainy zastosowano środki tymczasowe, a w porównaniu z milczeniem w sprawie Gazy. Dokończył eurodeputowany ze Szmaragdowej Wyspy pan Barry Andrews. Z Dublina dla Ponad Oceanami Tomasz Wybranowski. Bardzo serdecznie dziękuję. To prosto spod nieba Dublina Tomasz Wybranowski, a teraz już wędrujemy pod niebo Nowego Jorku, bo tam czeka Monika Adamski. Ponad Oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Witam Państwa z Nowego Jorku, Monika Adamski, Radio Rampa. Dzisiaj o bezpieczeństwie. Otóż zostały opublikowane statystyki dotyczące bezpieczeństwa w mieście Nowy Jork. To jest takie podsumowanie kwartalne. Przedstawili je burmistrz miasta Eric Adams oraz komisarz policji nowojorskiej Edward Caban. Otóż spadła liczba przestępstw w środkach komunikacji publicznej. Łącznie można powiedzieć o 23,5% w marcu. To jest efekt tego, że od stycznia dodatkowych oficerów policji w metrze nowojorskim jest 1000 i dodatkowo też zostały wprowadzone inne jeszcze elementy, które mają pomagać w utrzymaniu porządku, jak na przykład to, że nie będzie już więcej raczej możliwe, żeby przejechać się nowojorskim metrem za darmo. To jest niestety taka sprawa niepochlebiająca, ale wiele osób po prostu przeskakiwało przez te barierki, które wprowadzają do metra, nie płacąc za przejazd. I jak podają władze, to jest tak, nie każda osoba, która nie zapłaci za przejazd, popełnia przestępstwo, ale każda osoba, która popełnia przestępstwo w metrze, nie zapłaciła za przejazd. W związku z tym takie elementy wprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy sprawiają, że te liczby są zadowalające, ale burmistrz Eric Adams powiedział, że co z tego, że liczby są zadowalające, jeżeli ludzie nie czują się bezpiecznie, to te statystyki nie działają. No i teraz chodzi o poprawę tego, co się nazywa percepcją, tego, co się nazywa uczuciem bezpieczeństwa. Niestety kilka tych wypadków, do których doszło w metrze, choćby nowojorskim, w ciągu ostatnich miesięcy było na tyle tragicznych, że po prostu mówiły o nich media w kółko. Natomiast faktem jest to, że około 6 przestępstw dziennie w metrze jest odnotowywanych. Ponad 4 miliony ludzi używa metra nowojorskiego każdego dnia. Generalnie zostały też wprowadzone i będą wprowadzone już niedługo takie rozwiązania, które są naprawdę, już powiedziałabym, dla Nowego Jorku kontrowersyjne. I tutaj Państwo pewnie zastanawiacie się, o czym ja takim chcę powiedzieć. Otóż w tamtym tygodniu burmistrz zaprezentował detektory broni, które mają być wprowadzone właśnie w nowojorskim metrze przy wejściu do każdego metra, do każdej stacji metra, tak? To są takie detektory, które widzimy na salach koncertowych czy na wejściu do lotnisk, przy wejściach do lotnisk. I jeszcze teraz są pewne proceduralne sprawy, które powodują, że nie może być ten detektor w użyciu. Musi być okres próbny, muszą być pewne testy i tak dalej, sprawy formalne. Ale wszystko wskazuje na to, że takie właśnie detektory broni będą używane w nowojorskim metrze. I dlaczego mówię, że to jest kontrowersyjne? Bo wyobraźcie sobie Państwo, że oczywiście są politycy w Nowym Jorku, tacy, którzy uważają, że to jest naruszenie pewnego rodzaju prywatności ludzi. I jak to będzie działało w praktyce, ich niepokoi. Burmistrz wydaje się za bardzo tym nie przejmować, uważa, że to jest konieczne, że to jest normalne, wchodząc na lotnisko, wchodząc, nawet mówię, na duży koncert, jest sprawdzany takim detektorem każdy i takie wyjście, takie rozwiązanie burmistrz widzi jako konieczne w takim mieście jak miasto Nowy Jork. Także takie podejmują tutaj kroki nasi przedstawiciele, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i o tym dzisiaj Państwa chciałam poinformować z Nowego Jorku. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Monika Adamski, Radio Rampa dla magazynu Ponad Oceanami. I my także pozdrawiamy, a teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już z Nowego Jorku na Plac Zamkowy. Tam czeka Jakub Duszek. Ponad Oceanami. Dzień dobry. W Polsce tematem numer jeden zdaje się być śmierć polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Opinia publiczna jest oburzona. Niestety to oburzenie do klasy politycznej dotarło z pewnym opóźnieniem. Najpierw minister Sikorski, zamiast żądać wyjaśnień, to o nie poprosił. Potem premier Tusk i prezydent Duda wyrażali swoje oburzenie, jednak unikając w swoich komunikatach słowa Izrael. Przełamać odwagę polskich polityków pomogła arogancja izraelskiego ambasadora w Polsce, Jakowa Liwne, który zamiast przeprosić oskarżył polską prawicę, ale i lewicę o antysemityzm. Dziś polski Senat jednogłośnie przyjął uchwałę, w której między innymi wzywa do śledztwa, którego wynik jeszcze przed jego rozpoczęciem ogłosił Benjamin Netanyahu, mówiąc, że 3 systematycznie wystrzeliwane w bezbronne osoby rakiety były niefortunną pomyłką. Oprócz tego ponownie strajkują rolnicy, tym razem bez wielkiej manifestacji w Warszawie i bez blokowania dróg, a protestują dlatego, ponieważ rząd zostawił ich bez realizacji uzgodnień, do podpisania których doszło, ponoć, bo niewiele osób je widziało, w miejscowości Jesionka. Protestujący odwiedzają biura poselskie koalicji rządzącej, często zostawiając niespodzianki, takie jak słoma, płody rolne czy o wiele mniej przyjemny gnój. Niektóre biura zdecydowały się dziś na pracę zdalną, inne miały szczęście, bo akurat dziś wystąpiły tu i ówdzie bliżej nieokreślone awarie. Ludzie zastanawiają się również, a rząd się tłumaczy, czy 100 konkretów na 100 dni zapowiedziane w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej były zwykłym wyborczym kłamstwem, czy przejawem nad wyraz dobrych chęci, jakimi obecny rząd postanowił wybrukować siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości,
które przy pomocy ABW dalej w najlepsze łamie, omija lub ignoruje prawo, na którego straży stać powinno. Z Warszawy dla Ponad Oceanami, Jakub Duszak, Radio Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, to Jakub Duszak, dziękuję Andrzejowi Karasiowi, który wydał program, zrealizował Janek Lanka, dziękuję całej ekipie ze Stanów Zjednoczonych, wszystkim naszym korespondentom z różnych części świata. Ja spoglądam, drodzy Państwo, na zegarek, mamy godzinę 15.59, przypomnę jeszcze raz o tym, że cały czas możecie wspierać Państwo Radio Wnet, wspierać niezależne media na naszej stronie patronite.pl/radiownet i jesteśmy wdzięczni już tym wszystkim, którzy są razem z nami. Punktualnie godzina 16, a to oznacza, że czas na wiadomości, które już za momencik. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.